Witam serdecznie w piękną, słoneczną niedzielę i jeśli macie już kawę w dłoniach, to najwyższa pora na najnowszy odcinek Board News. Zbliża się wieczna wojna od Portal Games. Przedsprzedaż tej części EOS End wciąż trwa, a premiera tej gry przewidziana jest na czerwiec, a więc już niebawem na waszych stołach znów zagości Nemesis. Najnowsza aktualizacja od wydawnictwa Portal Games dotycząca gry Zombicide Najeźdźca jest bardzo pomyślna, bowiem ten wydawca zapewnia, że polska premiera tej gry odbędzie się w trzecim kwartale tego roku. Wydawnictwo Black Monk uruchomiło nowy sklep, a wraz z nim przedsprzedaże. Jakich gier możecie spodziewać się od tego wydawcy, a przede wszystkim jakich cen na te tytuły? O tym przekonacie się, zaglądając na ich stronę. Link znajdziecie w opisie materiału. W miniony czwartek swoją premierę miała gra Keyforge – Czas wstąpienia od wydawnictwa Rebel. Jest to wzbogacona o ponad 200 kart edycja gry Keyforge ze Warhontów. Jak informuje gdańskie wydawnictwo Rebel, premiera rozszerzenia gry Pokój 25 VIP odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia tego roku. Jeden z dłużej wyczekiwanych tytułów, którego premiera przewidziana jest na przełom lipca i sierpnia tego roku, ale ruszyła już przedsprzedaż gry Nemesis, w ramach której możecie kupić również tackę do rzucania kości, a sporo w tej grze rzucamy. Zresztą zobaczcie, jak wygląda rozgrywka w moim gameplayu albo recenzji, która niedawno pojawiła się na kanale. Na polskiej taśmie produkcyjnej tworzone są dodatki do gry Hero Realms z logiem nowego wydawcy, czyli UV Games. Premiera przewidziana jest na czerwiec, a przedsprzedaż wciąż trwa. Możecie kupić zestawy limitowane wraz z matą gratis. Wydawnictwo All In Games poinformowało, że ich najnowsza gra, czyli Magia Czarnego Sportu, ukaże się najpóźniej 16 grudnia tego roku. Gra zostanie wydana w sposób tradycyjny, czyli bez udziału platform wspierających. Czy wasze półki z grami pełne są nowości, a zwyczajnie nie macie z kim zagrać, albo chcecie sprawdzić jakiś nowy tytuł, lub zwyczajnie poznać nowych ludzi przy planszy? Wszystko wskazuje na to, że niebawem będzie to możliwe dzięki jednemu kliknięciu. Więcej na temat tego projektu usłyszycie jeszcze w Board News i aby tego nie przegapić, musicie śledzić kanał, najlepiej subskrybując. W miniony piątek wystartowała kampania gry Zerywia. Zbiórka trwa na platformie Wspieram To. Sama gra to przygoda na planszy w otoczeniu stworów z mitologii słowiańskiej. Każdy bohater w tej grze odkrywa i tworzy swoją własną, indywidualną historię. Jeśli zastanawiacie się nad wsparciem, zachęcam do zapoznania się z gameplayem, jaki miałam przyjemność rozegrać z autorami tej gry. Witam serdecznie wszystkich, z tej strony Dominika Sprzycki, projekt Zerywia na Wspieram To. Już przekroczyliśmy 50%, lecimy w kierunku ufundowania. Wszystkich serdecznie zapraszam do wspierania naszego projektu. Co do odbioru osobistego, niestety nie jesteśmy w stanie przedstawić takiej opcji, gdyż gra będzie prawdopodobnie pakowana fabrycznie i wysyłana po prostu z drukarni. Kolejna sprawa to, ja wiem, że piątek to jest bardzo słaby czas, żeby puszczać akcje, ale troszkę zostaliśmy zepchani w ten termin przez inne akcje. Więc porozmawiałem ze Świętowidem i on mi powiedział, że stary, już zużyłeś dwie twarze, ale wiesz, możesz to jeszcze naprawić, dostajesz jeszcze dwie twarze, użyj je mądrze, więc przedłużamy akcję z promocją do końca wtorku, prawdopodobnie ona potrwa. No i co, zapraszam oczywiście do wspierania. Jeżeli będziecie we Wrocławiu, w Krakowie, to prawdopodobnie się spotkamy w jakimś lokalu, może że w Heksie, żeby pograć, zobaczycie jak gra wygląda, ale to o tym jeszcze damy znać. Dorzucajcie kosteczki, niech ta Zerywia się narodzi i będziemy mieli fajny autorski system w Polsce. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Czego możemy spodziewać się od wydawnictwa Fox Games? O tym wszystkim opowie wam Ania. Cześć, z tej strony Ania z Fox Games. Pewnie już wiecie, że od początku maja trwają eliminacje do Mistrzostw Polski w King Domino. Eliminacje będą trwały do końca listopada. Finał odbędzie się 30 listopada na planszówkach na Narodowym. Zachęcamy Was ogromnie do tego, abyście wzięli udział w takich eliminacjach. Całą listę turniejów znajdziecie na naszej stronie www.kingdomino.pl. Nagrody dla zwycięzców są naprawdę świetne. Oprócz tego, że wszyscy czterej finaliści każdego turnieju eliminacyjnego otrzymują gry, to finaliści wielkiego finału otrzymają nagrody pieniężne i to takie naprawdę niezłe, ponieważ pierwsze miejsce otrzyma aż 2000 zł, a oprócz tego wyjedzie do Paryża
w Paryżu odbędą się Mistrzostwa Świata, które organizuje oryginalny wydawca Blue Orange, a dodatkowo zwycięzca będzie miał od nas lot, hotel, nawet małe kieszonkowe, tak żeby spędzić naprawdę świetny czas. Przy okazji może stanie się Mistrzem Świata. Już na początku czerwca swoją premierę będzie miał nowy, kolejny komiks paragrafowy Magiczny Rytuał. Jest to mroczny komiks w klimacie mangi. Od 16 lat komiks, w którym dowiecie się, jaką cenę ma zakazana magia. Komiks, w którym będziecie musieli spełnić zachcianki mrocznego księcia demonów. Czy jesteście gotowi? Przekonajcie się sami. Ponad 300% celu i ponad 135 tysięcy złotych. Oto wynik trwającej na Wspieram To kampanii gry Pangea. Na dołączenie do wspierających macie ponad tydzień. Jeszcze przez 9 dni trwać będzie kampania gry 878 Wikingowie Inwazja na Anglię. Projekt szybko się ufundował, a zbiórka przekroczyła już wartość 85 tysięcy złotych. 11 czerwca na platformie Zagram w To startuje kampania gry Chytrogród, która będzie wydawana przy kooperacji Hexi Studio oraz wydawnictwa Lucrum Games. Na 8 lipca na Kickstarterze zapowiedziany jest start kampanii gry Predaporte od wydawnictwa Portal Games. Możemy spodziewać się również polskiej wersji językowej tego tytułu. Już 10 czerwca na Kickstarterze wydawnictwo Falax startuje z kampanią swojej nowej gry, czyli Europe Divided. Możemy spodziewać się polskiej wersji tego tytułu, a dostarczenie gry zaplanowane jest na koniec tego roku. Nasz rodzimy pogromca Kickstartera, czyli wrocławskie wydawnictwo Awakened Realms, ujawniło grafiki oraz opis w drafcie kampanii swojej najnowszej gry, czyli Etherfields. Czy i tym razem będzie to hit, który podbije serca graczy oraz Kickstartera? Od jakiego tytułu zaczęła się jego przygoda z grami planszowymi, co lubi robić poza graniem w planszówki i ile gier liczy jego kolekcja? Na moje 5 pytań odpowiada dzisiaj Krzysiek Szarawarski. Cześć, nazywam się Krzysztof Szarawarski, ale większość z Was kojarzy mnie jako Custodian of Mechatolyr X. Przede wszystkim dziękuję Asi za zaproszenie do tego programu i od razu przechodzę do wszystkich magicznych pytań, których jest aż 5. A pierwsze brzmi, twoja pierwsza planszówka i od kiedy grasz? Moimi pierwszymi grami były gry Sfery i Enkoru, czyli prawdopodobnie był to Gwiezdny Kupiec, później Magia i Miecz. Zwłaszcza przy tej drugiej spędzałem długie tygodnie, gdy była rozłożona na podłodze mojego pokoju wraz z kolegami po lekcjach. Wracaliśmy do mnie, żeby kontynuować przygody i właśnie ten sentyment spowodował, że w okolicach 2000, prawdopodobnie 2010 roku zainteresowałem się ponownie planszówkami właśnie za sprawą najnowszej edycji, czyli ówczesnego Talizmanu Magii i Miecza. Kolejne pytanie. Ile masz gier w kolekcji? Na chwilę obecną będzie to gdzieś około 250 tytułów, z dodatkami pewnie gdzieś około 400, natomiast nie jestem przywiązany do pudełek, więc pudełka przeważnie wyrzucam, trzymam dodatki razem z podstawką, więc nie zajmuje to aż tyle miejsca. No i kolekcja rotuje chyba tylko wtedy, gdy trzeba zmienić, że tak powiem, zmieścić jakąś nową grę, która gdzieś tam się przepchnęła do kolekcji pod czujnym okiem żony. Czy lubicie grę pędzące żółwie, że najchętniej zabralibyście ją ze sobą wszędzie? Teraz macie ku temu okazję, ponieważ pojawiła się taka mini wersja tej gry. Gra karciana, zajmuje bardzo mało miejsca. I oczywiście w tej grze chodzi niezmiennie o to, żeby swoim żółwiem dotrzeć do sałaty, która jest naszą metą. I jeżeli nasz żółw jako pierwszy tam dotrze, no to będziemy wygrywać grę. Ale gra jest specyficzna o tyle, że każdy z nas w tajemnicy będzie wybierał sobie żółwia i pozostali gracze nie będą wiedzieli, jakim kolorem żółwia jesteśmy. Będziemy sobie też zagrywać różne karty, będziemy mogli poruszać zarówno swojego żółwia, jak i żółwi przeciwników. Tak więc na pewno ta gra oferuje dużo zabawy oraz śmiechu. Jeżeli lubicie grę Ubongo, to z pewnością krótsza wersja tej gry, gra karciana Ubongo, która jest taką właśnie poręczną grą, którą możecie sobie wsadzić do plecaka. Jest leciutka i malutka, no i zajmuje mało miejsca. No to w tej grze też będziecie się na pewno dobrze bawić. Tutaj będziemy sobie dopasowywać symbole i osoba, która... I oczywiście będziemy jak najszybciej musieli ułożyć przed sobą
karty z symbolami, tak żeby one właśnie się stykały, adekwatne symbole ze sobą. Osoba, która jako pierwsza ułoży 7 kart, będzie krzyczała Ubongo, no i wtedy będzie otrzymywać punkty. No i będziemy sobie tak grać, aż uzbieramy najwięcej punktów, no i wygramy. Jeżeli lubicie gry Ubongo, no to naprawdę ta karciana wersja jest równie fajna i też taki fajny wyścig z czasem. Czy myśleliście sobie, fajnie by było mieć taką torbę, w którą mógłbym spakować, czy mogła spakować swoje planszówki i wziąć je w podróż? No więc do 13 czerwca macie szansę zamówić torby od Czachy Games, które tak naprawdę pomieszczą różne ilości waszych gier. Jeżeli potrzebujecie torby na 2 czy 3 gry tej standardowej, kwadratowej tak wielkości, no to możecie zamówić sobie torbę najmniejszą. Jeżeli potrzebujecie natomiast takiej wielkiej torby, która pomieści nawet 2 Gloomhaven i jeszcze jakąś jedną mniejszą grę, to też jest taka opcja, taka torba XXL. Na pewno warto podkreślić, że torby są w dość przystępnych cenach, jak na tego rodzaju produkt, no bo tą największą, czyli XXL torbę dostaniemy za $80, a tą najmniejszą za 40, czyli wszystkie osoby tak naprawdę, które kiedyś kupowały czy rozglądały się za takimi torbami, wiedzą, że są to ceny jak najbardziej przystępne. Więc jeżeli szukacie torby, w którą moglibyście spakować wasze planszówki i zabrać w podróż, szczególnie taką pociągiem czy innym jakimś środkiem komunikacji, no to myślę, że to jest ciekawa propozycja, warto się zainteresować, szczególnie dlatego, że tak jak powiedziałem, cenowo jest jak najbardziej przystępnie. Na pewno część z was, szczególnie ci starsi gracze, pamiętają gry na automatach i między innymi pamiętają grę Space Invaders. Na Kickstarterze do 15 czerwca trwa planszowa realizacja Space Invaders, która tak naprawdę no, wygląda świetnie, jeżeli chodzi o odwzorowanie tej cyfrowej wersji. Po pierwsze, całość została utrzymana nadal oczywiście w takim pikselowym formacie, ale jest ewidentnie taka troszkę ulepszona, odnowiona, no bo wiadomo, w naszych czasach, gdzie te gry bardzo często są takie odpicowane, musi to wszystko bardzo dobrze wyglądać. Oczywiście w grze chodzi o to samo, to znaczy musimy bronić naszej bazy na Księżycu przed przybyszami z kosmosu. No i dzięki różnym kartom, którymi będziemy dysponować, będziemy otrzymywali nowe akcje, będziemy jakoś modyfikować sposób, w jaki odpieramy te kolejne fale, dzięki czemu cała ta rozgrywka będzie bardziej satysfakcjonująca i na pewno będzie taka bardziej urozmaicona. Myślę, że tytuł warty zainteresowania, szczególnie że naprawdę wygląda dobrze, wygląda jak taki stary klasyk z automatów, czyli tak jak ma wyglądać. No i szczególnie, że grę możemy zamówić za już $30, no to nie jest to dużo, więc każdy, kto jest zainteresowany, powinien zerknąć na jej kampanię. Czy myśleliście kiedyś, jak to jest przeżyć przygody, albo marzyliście, aby zejść do lochów i walczyć z potworami? Na Kickstarterze trwa kampania Altar Quest, czyli gry inspirowanej takimi klasycznymi dungeon crawlerami. Spoglądając na same komponenty gry, czyli na razie na plansze i figurki, widzimy, że faktycznie ten klimat niezbadanych obszarów i tajemnic został tutaj dobrze zachowany. W grze oczywiście dostajemy figurki zarówno bohaterów, jak i potworów, a także figurki terenu, które mogą być zastosowane w innych grach typu Descent czy Gloomhaven. I co ciekawe, twórca Gloomhaven również dorzucił się do tej gry i stworzył tutaj taki swój własny dodatek, w którym otrzymujemy bohatera, kilkadziesiąt nowych kart, no i nowe potwory. Rzecz, która jest Kickstarter Exclusive, więc na pewno jest fajnym i takim satysfakcjonującym dodatkiem dla wszystkich wspierających. Ponadto w grze wydaje mi się, że dobrze rozwiązany został tutaj problem powtarzalności pewnych scenariuszy z kampanii, dlatego że mamy taki zbiór kart, różnych kart, kart bohaterów i tak dalej, z których wybieramy w ramach konkretnego scenariusza odpowiednie karty, które ze sobą mieszamy. Czyli tak naprawdę może być tak, że dwa różne scenariusze będą miały zupełnie różne karty, między innymi dlatego, że będą tam nowi złoczyńcy czy nowe potwory, które muszę przyznać, że naprawdę fajnie wyglądają, szczególnie ta wielka żaba, no taki figurka bardzo satysfakcjonująca i pobudzająca na pewno wyobraźnię. Myślę, że to jest świetny tytuł dla wszystkich fanów dungeon crawlerów, fanów przygody, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to spójrzcie na kampanię tej gry do 26 czerwca. Najlepsza gra twoim zdaniem i dlaczego? No to tutaj chyba bez zaskoczeń, większość moich czytelników na pewno wie, że będzie to Twilight Imperium 3. edycja.
Czwarta przypada mi do gustu troszeczkę mniej, bo ma troszeczkę za bardzo rozchwianą mechanikę i za dużo zmian zostało poczynionych w rasach. Natomiast przy trzeciej edycji spędziliśmy ponad 80 rozgrywek, grubo pewnie ponad 200 albo nawet 300 godzin. I był to czas wypełniony kłótniami, tak naprawdę backstabbingiem, niesamowitymi emocjami, niesamowitymi negocjacjami i było naprawdę tyle samo gry nad stołem, co na samej planszy. I dlatego bardzo mile ją wspominam i z dużym sentymentem na pewno do niej wracam, ilekroć nadarza się okazję. Kolejne pytanie, czyli twoje ulubione hobby poza grami planszowymi. Mając na co dzień tak naprawdę bardzo niewiele wolnego czasu, tak naprawdę moim głównym hobby poza planszówkami jest czytanie książek. Czytam głównie kryminały, thrillery, czasem nie pogardzę jakimś dobrym horrorem. W kolekcji znajdzie się też troszeczkę fantastyki, chociaż czytam ją statystycznie o wiele rzadziej niż pozostałe książki. A także moim zainteresowaniem są książki historyczne, poświęcone m.in. okresowi II wojny światowej, zwanemu Bitwą o Atlantyk, czyli zmaganiom aliantów przeciwko niemieckim U-botom. Okej, ostatnie pytanie. Z kim najchętniej zagrałbyś partyjkę i w jaką grę? Kiedyś odpowiedziałbym na to pytanie, że z samym Healy z Dice Tower, natomiast to marzenie już się spełniło, ponieważ samym miałem okazję zagrać dwukrotnie podczas ubiegłorocznego Essen. Pierwszą grą było Glory, które niedawno ubiegało się o finansowanie na portalu Zagram w to. Jest to gra Marcina Wiśtala i Dominika Muchę. Drugą grą był jakiś prototyp, przyznam szczerze, już nie pamiętam. Natomiast no na takiej wishliście na pewno pozostaje jeszcze Tom Wasel. Z miłą chęcią zagrałbym z kilkoma polskimi autorami, między innymi z Filipem Iłuńskim, z Krzysztofem Bielickim, czy tak naprawdę z Adamem Fapińskim, w której z ich gier. Mam nadzieję, że kiedyś nadarzy się okazja, czy to podczas jakiegoś konwentu, czy innej imprezy. I cóż, no, wszystkie pytania. Bardzo Wam dziękuję.